nadzieję, że coś widać. Jadę do sklepu, słuchajcie. Kupię ten... Tak się zdecydowałem, mówię, co jeszcze? Młoda godzina w sumie, za parę minut czwarta. No trochę się ściemnia i to jest taki, tak człowiek się po prostu nie może jeszcze do tego przyzwyczaić, że to już ciemno za chwilę będzie. No ale... No ale tak przez parę miesięcy będziemy mieli. No jadę do sklepu kupić tą sprężankę, ewentualnie chrom w sprayu. Zobaczymy co, jaki będzie tego efekt. No i postaram się, może zdążę jeszcze jutro, ewentualnie w sobotę, zrobić te lampy przed wyjazdem. Tam znalazłem jeszcze takich parę sprężynek, które są potrzebne do zamocowania tych lamp. Silikon chyba, żeby przykleić to szkło też mam, bo szkło jest z tego co pamiętam, chociaż nie wiem czy jest nowe, ale być może jest nowe, bo kilka takich szkieł miałem. Więc to bym zamontował. No i właściwie mamy zrobione lampy. No fajnie by było, żeby przed wyjazdem to się udało zrobić. Zobaczymy. No słuchajcie, jestem pod sklepem. No ale okazuje się, że ten chrom, który chciałem kupić, to jest... Nie nadaje się właściwie do tych lamp, dlatego że tam jest za wysoka temperatura. Tam jest za wysoka temperatura, słuchajcie. No i on się po prostu spali od tej żarówki. Ale tutaj taki miły sprzedawca powiedział mi, żebym podjechał do Wrocławia. Tam gdzieś jest taki jegomość, który on te chromy robi. No nie wiem czy on to chromuje, czy to maluje, pojadę. No tylko co, no dzisiaj nie pojadę, bo już jest za późno. Za to w piątek mamy święto, to nie ma jak. W sobota nie sądzę, żebym miał czynny, ale postaram się go znaleźć w internecie. No i zobaczymy, czy on się tego podejmie. Jeżeli tak, to bym to mu... Zobaczymy, może to zrobi na miejscu. No nie wiem, no jak nie zadzwoni, to się nie dowiemy. W każdym razie będę do niego dzwonił i zobaczymy, co się uda wymyślić. Także może akurat, jeżeli to by pochromował, no to wtedy będę miał takiego gościa już na stałe, który będzie mi robił te chromy. No i byłoby całkiem fajnie, słuchajcie, no bo czasami jest to potrzebne, zobaczymy. Jeszcze jak nie wiem jakie ceny, nic nie wiem, ale powiedział, że on tam jest, tam taki dziadek robi, no to może akurat. To jeśli chodzi o tą sprawę, no to co, no to wracam w tej chwili z powrotem do domu. No ważne co, no wyjazd fajny w sumie, taki krótki, bo niedaleko mam tutaj do Trzebnicy. Ale wyjazd fajny, bo dowiedziałem się czegoś. Nie sądziłem, że we Wrocławiu ktoś takie coś robi. Pamiętam kiedyś dawno temu, nie wiem, z 10 lat może więcej, chciałem zrobić chromy do motocykla. Słuchajcie, miałem parę motocykli kiedyś, nie wiem czy wam wspominałem o tym, miałem takie BMW R2, miałem BMW R35, miałem Simpsona Avo Turista, nie wiem, może jeszcze jakiś tam motocykl, w tej chwili już nie pamiętam. No i te motocykle wszystkie mi zostały skradzione. Taki delikwent wziął to, zawinął, potem gdzieś uciekł za granicę, no i tyle, tak to wygląda. No mniejsza z tym. W każdym razie wtedy chciałem to chromować, no to raz, że to było bardzo drogie, bardzo niechętnie to w ogóle robił, bo mówi, że to nie wychodzi, to mu się tam coś przepala, ja nie wiem dlaczego on tak mówił, co się tam działo. No ale tak to i tak Karman się powiedział. I nie mogłem tego w sumie zrobić do końca, bo tam jedną rzecz mi pochromował, drugie mi już odmówił, powiedział, że on tego robił nie będzie i na tym się skończyło. No ale zobaczymy, może tutaj ten nowy adres będzie lepszy, jakiś taki szczęśliwszy. No i co, słuchajcie, mgła się zrobiła. Mleko. Także widoczność jest dobra w sumie, ale ogólnie jak tak się dalej rzuci okiem, no to już jest słabiutko. Tu w tej chwili jest widoczność jakieś 200-300 metrów, także nie jest źle nawet.
No, co do wyjazdu, słuchajcie, no dostałem namiary już na hotel, dostałem namiary na budowę, także w niedzielę rano wyjeżdżam i zobaczymy, no, jadę gdzieś w okolice Monachium, zobaczymy, co tam się będzie działo, jaka to budowa, wszystko to, w razie czego, jeśli takie rzeczy Was też interesują, napiszcie w komentarzu, może po prostu będę Wam robił takie relacje z budowy. Jak to wygląda, co tam robię, może przy okazji na jakiejś wsi będę mieszkał, jeszcze nie wiem, bo nawet nie sprawdzałem, gdzie to jest, co to jest, tylko z kolegą, którym jadę, to on mi to powiedział, więc tam mamy jakiś hotel, coś takiego, czy kwaterę, nie wiem, no, dowiemy się wszystkiego na miejscu, zaklepane jest od niedzieli, więc wszystko jest na dobrej drodze. No, to tyle. Jeśli będę miał jeszcze jakiś temat do obgadania, może jutro Wam też zrobię, słuchajcie, filmik, tak, bo chcę to wykorzystać jeszcze te parę dni właśnie, to jutro i pojutrze, ale wykorzystam to, nagram jakieś filmiki jeszcze, bo muszę zmienić opony na zimowe, jutro, przepraszam, to co widzieliście tam, wcześniej Wam pokazywałem, to zmienię w samochodzie, tą zmianę też Wam nagram. Być może jedną, chociaż lampę zamontuję, bo jedna jest całkiem fajna, tak żeby się udało to zrobić. No i tyle, no i zobaczymy, jak to wszystko nam się poukłada. No, no to tyle, na razie relację kończę. Może jeszcze dzisiaj coś dogram, a jeżeli nie, no to trzymajcie się i do następnego filmiku. Cześć!